Cześć, witajcie. Cześć moi drodzy, dzisiaj znowu niedużo, w nowym roku jakoś się nie wysypują. Wysypie się niedługo Samsung, bo znowu będzie premiera flagowców. Już niedługo, ale dopiero w lutym, jeszcze nie w styczniu. No, ale za to 1 lutego, więc w zasadzie. Tak, ale to jest trochę tak, że znowu o nowych flagowcach, przynajmniej częściowo, bardzo wiele informacji się już pojawiło. Nawet jakieś rendery opublikowano w związku z tym. I to nie tylko z jednej strony, ale z kilku różnych stron te rendery. Także nie tylko ze znakiem wodnym, ale bez znaku wodnego też są. Ale wstrzymamy się jeszcze z publikacją specyfikacji na MGSM-ie, bo to nie ma sensu na razie. Dokładnie i opowiemy Wam o nich, jak będą. A na razie może skoczymy w stronę OPPO, bo OPPO akurat w tym tygodniu miało dosyć pracowity czas. To znaczy tak, mieli pracowity czas, tam siedziały te krasnoludki i zastanawiały się, jakie nowe nazwy dać starym telefonom. No tak, no bo wyszedł chociażby taki sobie OPPO A78 5G. Poprawny, niedrogi średniak z Dimensity 700, z pamięciami 828 plus wirtualnym RAM-em, z taką dosyć charakterystyczną stylizacją, aczkolwiek już ją widzieliśmy, chociażby w przypadku powiedzmy 8, 8T czy OPPO F23, które również nadchodzą. Ma ekran 6,56 cala, ale o rozdzielczości HD+, niestety tylko z taką dosyć szeroką, brudką i kroplonoczem, niestety też. Ale 90-hercowe odświeżenie na szczęście jest. W kroplonoczu standardzik 8 do selfie, z tyłu 50 megapikseli plus rozmywacz tła plus dioda LED, która udaje trzeci obiektyw. Marnie jej to wychodzi, bo widać, że to dioda. Do tego bateryjka 5000 z 33-watowym ładowaniem, są głośniczki stereo, jest powłoka hydrofobowa, no i w zasadzie tyle. Ceny niestety nie udało mi się znaleźć, no ale nie będzie to jakiś koszmarnie drogi telefon. Znaczy, on zdaje się w Malezji miał premierę i jest to klon dokładny. To znaczy, to tutaj nie ma chyba żadnych różnic, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba jeden tier pamięci jest mniej bodajże, bo jest, ale tak poza tym to jest skóra ściągnięta z wcześniejszego modelu. Natomiast podobnie jest z A56s, tutaj też jest właściwie tak, że no, znajdziecie ten telefon już wcześniej i w katalogu, i w newsach. Zresztą Adam pisze również o tym, że to jest klon. I to jest smartfonik z Dimensity 810 z kolei, z IPS-owym wyświetlaczem 6,56, w HD pracującym, ale przy 90 Hz. W miarę tania konstrukcja, dwa tiery pamięci RAM, bo to jest 128 flesza plus 6 albo plus 8 giga RAM-u. Jest obsługa kart pamięci, jest bateryjka 5000, to już chyba wspomniałem i nie pamiętam, chyba ładowanie jest 10-watowe, także nie ma szybkiego. Aparaty fotograficzne 13 plus 2 z tyłu, z przodu 8 również do zdjęć portretowych. I no cóż, no troszeczkę inny design niż w tym poprzednim, ale design powtarzający zupełnie spokojnie poprzednika z dwoma diodami LED w zestawie z aparatów. Jedną troszeczkę bardziej żółtą, drugą troszeczkę bardziej białą. Niedrogi smartfonik, który z kolei premierę miał w Chinach, bo pojawił się i w chińskich sieciach sprzedażowych i u chińskiego operatora. Także zmienili tylko nazwę tak naprawdę na potrzeby operatorskie prawdopodobnie i to właściwie tyle. Mogliście go spotkać już na przykład jako OPPO A57. Żeby na było... przykład, bo to nie tylko jako jeden model. Nawet jest więcej modeli, które nie, są. No to jest masakra, no ale cóż, nic z tym nie zrobimy. No. Podobnym modelem również do swoich poprzedników z serii jest Honor 80 Pro Flat. Nie wiem, dlaczego flat ma 7,9 mm grubości. Przekroju zupełnego nie widziałem, ale on się chyba nie różni jakoś bardzo mocno. Ekran ma płaski. A, prawda, ekran ma płaski, rzeczywiście, bo ten sam model wyszedł już tylko z zaokrąglony, masz rację. No i flat jest od ekranu. I ma inny aparat do selfie, o ile mnie pamięć nie zawodzi, bo ma zwykły, normalny po prostu. Nie tam taką.
każdym razie jest to model ze Snapdragonem w 8 plus generacji pierwszej, z OLEDowym wyświetlaczem 667, Full HD pracującym, z bateryjką 4800 mAh i ładowaniem 66-watowym. On w zasadzie powtarza bardzo mocno tę specyfikację w modeli głównych serii 80. 256 plus 12 giga RAM-u, także konfiguracja zacna dosyć, jeżeli chodzi o pamięć. 160 megapikseli w aparat główny, to taki przebojowy dla serii, plus 8 do tego do zdjęć szerokokątnych i 2 do makro, bez tele niestety, szkoda, i 32 megapiksele z przodu. No i właśnie ten przedni różni jakby ten płaską wersję od wersji krągłej. Najwyraźniej Honorowi może z jakichś badań marketingowych wyszło, że jest część klientów, która nie kupiła telefonu, bo ma zagięty ekran. No i może dlatego zrobili płaskie, a może... Ja nie mam nic, powiem szczerze, ani przeciwko płaskim wyświetlaczom, ani przeciwko zaokrąglonym. Przynajmniej w wydaniu Honor Huawei to te wyświetlacze są całkiem sensowne i gdzieś mi nic nie ucieka po bokach albo, nie wiem, na górze, czy nie mam gorszej widoczności. Inna sprawa, że ja niezbyt często gram w gry mobilne, bo to tutaj najbardziej, największe problemy mogą się pojawić. Niemniej, no cóż... No ale jak ktoś ma telefony gamingowe z płaskimi ekranami, ich nie marudzą ludzie. Pojawiła się w Chinach, jako że rozpoczął się, nie wiem czy wiecie, rok królika, czy rozpoczął się, czy rozpocznie się za moment. Kurczę, nie pamiętam daty nowego roku chińskiego, rozpocznie się chyba. Zaraz wam powiem. Rok królika, w związku z tym Nubia wypuściła tematyczną wersję swojego smartfona Z50, właśnie z nazwą Rok Królika i z odpowiednią oprawą graficzną, ponieważ na tyle obudowy mamy fajnego króliczka, taki motyw graficzny króliczka i w tematach telefonu też najwyraźniej ten temat Roku Królika występuje. Smartfonik jest identyczny ze specyfikacją, poza tym, że ma tylko jeden tier pamięci 512 plus 12 giga RAM-u na pokładzie, a tak poza tym to jest identyczny model jak model podstawowy. Podobnie jest z modelem Costa, który gdzieś nam chyba umknął po drodze. To jest też model tematyczny tej samej Nubii, dokładnie Z50, który wyszedł jakiś czas temu. No i jest tematyczny, poświęcony sieci sprzedażowej kawowej. Podobnie jak ostatnio wyszedł jeden model z KFC, aż się zdziwiłem bardzo mocno, ale no cóż, no. Chińczycy najwyraźniej lubią. No najwyraźniej lubią. To ja już sprawdziłem, rok królika się zaczyna z końcem stycznia i co ciekawe bywa też tłumaczony jako rok kota. Tak? Tak, no takie mamy, że jest to rok królika albo rok kota. W każdym razie na tym, na telefonie jest królik jednak, nie kot. No, nie jest rysunek z wersji tych, nie wiem czy widzieliście, jest taki rysunek, który z jednej strony przypomina królika, a z drugiej kaczkę, w zależności jak się patrzy. Dlatego królika jak się patrzy w żaden sposób nie przypomina kota. Ale na drzewo nie wchodzi, bo historia zna takie przypadki w polskiej kinematografii, że królik wszedł na drzewo, a był kotem. Więc w sumie wszystko się zgadza, nie? Ano. Przejdźmy teraz do premier mniej interesujących, chociaż z drugiej strony, jak sobie tak myślę, jest jedna premiera interesująca dla Polaków, dlatego że to jest marka w Polsce, przynajmniej w sklepach popularna, a tak sobie myślę, że sklepy by nie sprzedawały, gdyby ludzie nie kupowali, nie? No. Jest to marka telefonów pancernych, mianowicie Dogi, i wypuszcza za moment nowego smartfona, Dogi V-Max, smartfona z... aparatem znowu do zdjęć takich w ciemnościach czarno-białych, z dwoma diodami podczerwonymi doświetlającymi na potrzeby tego aparatu, także może znów znajdzie nabywców, kto wie, a smartfonik jest na Dimensity 1080 z bateryjką przedziwną zupełnie, bo 22 tysiące mAh, ale ja bardzo polecam podchodzić naprawdę z zimną głową do tych pojemności, tak, bo widzicie, te pojemności są... gigantyczne, a... No, nie sądzę, bo ten telefon nie będzie aż tak gruby, no wiesz, taka bateria no jednak musiałaby, co prawda, kurczę, no nie napisali ile waży, no, ale znaczy tam jest, jest niby 27 mm, ta bateria jest na pewno większa, ale czy ona ma
w watogodzinach, jeżeli chodzi o czas pracy baterii, to naprawdę nie jest jakoś. Właśnie próbuję znaleźć wagę tego telefonu, wiesz, bo waga telefonu by trochę więcej mogła powiedzieć, no ale no cóż. My go niestety nie mamy w przekroju, jest taki półprzekrój na renderach tylko, w związku z tym nie widać, jak ta grubość wygląda, no, ale te 27 mm, czyli 2,7 cm, tak, no to jest dosyć dużo. To jest dosyć duże, jeżeli chodzi o grubość, także ten smartfon będzie na pewno duży. Tak, ale no w ogóle się zapowiada ciekawie, jak na pancerniaka. No. To znaczy, jeżeli chodzi o specyfikację, ten procesor jest całkiem nie najgorszy, bo to jest niezła jednostka Mediateka. IPS-owy wyświetlaczek ma blisko 6,6 cala przekątną. Full HD pracuje z Corning Gorilla Glass 5 i przy 120 Hz, także też jest całkiem nieźle. Jeśli chodzi o pamięć, to jeden tier Chińczycy podali, to jest 256 mega pamięci flash plus 12, przepraszam, 256 giga pamięci flash plus tak, 12. 12 giga RAMu, nawet 19, jak dołożymy wirtualny, a teraz widzę, się robi moda już, żeby wirtualny RAM wliczać do ogólnego RAMu, co jest żenujące. Jest Samsungowe 108 megapikseli, a towarzyszy mu właśnie 20 ta do zdjęć noktowizyjnych Sony i 16 megapikseli do zdjęć makro. Natomiast z przodu mamy 32 megapiksele. Ładowanie chyba wspomniałem, że 33 waty, czy nie wspomniałem? Nie wspomniałem, nie, to i tak się będzie dosyć długo ładowało. No daj spokój, cała noc, jak nic. W każdym razie nie namawiamy. Nie namawiamy do tej marki, broń Boże. Do Dogi ciężko namawiać, no powiem szczerze. Mamy doświadczenia z oglądu różnych smartfonów tej marki na różnych targach i... Ja testowałem też Dogi i też wiem, no. To jest trochę tak, że jak się wam trafi. Jak się wam trafi dobry model, to będziecie zadowoleni, jak się trafi kiepski, to niestety niekoniecznie. Otóż to, no ja w zasadzie na to, co mogłem testować, nie narzekałem. No nie był to wybitny telefon, ale zły też nie był. Natomiast no raz, że ciężko przełożyć wrażenia z dwóch czy trzech modeli na pozostałe modele marki, a dwa, no to pamiętajcie, no powtarzalność no, bywa problemem, tak? To, że no jeden tutaj, dobry, nie znaczy, że wszystkie. No i tutaj też, no my testujemy przez ile? 2, czasem 3 tygodnie. Natomiast tutaj jeszcze dochodzi do tego troszeczkę dłuższe użytkowanie, to jak ta bateria na przykład będzie traciła pojemność, to ile wytrzyma to Corning Gorilla na ekranie, jak się będą sprawowały aparaty fotograficzne, jak będzie ewentualnie z update'ami bezpieczeństwa, jeżeli komuś zależy. Tutaj niestety to wszystko jest jedną wielką niewiadomą i tak naprawdę diabli wiedzą w przypadku tych marek troszeczkę bardziej niszowych i chińskich. Natomiast ja nie chcę demonizować, broń Boże, jeżeli ktoś lubi, ktoś używa i komuś pasuje używanie tej marki, to bardzo proszę, ja po prostu opieram się na komentarzach użytkowników w dużej mierze, które się pojawiają i albo są ludzie zadowoleni rzeczywiście i widać, że są to komentarze pisane przez ludzi, a nie przez jakieś boty albo wynajęte agencje, albo ludzie no, odsądzają od czci i wiary przede wszystkim w momencie, kiedy mają jakąś awarię i kiedy się okazuje, że właściwie naprawa tego smartfona jest generalnie bardzo trudna, tak? I wtedy to wiąże się z kosztami większymi. Wtedy to po prostu są opinie negatywne. Podobnie one dotyczą niektórych jakby rzeczy technologicznych związanych z tym, jak ten smartfon jest zrobiony, jak się później sprawuje w praniu. Ale mówię, nie zniechęcam ani nie zachęcam do marki Dogi, bo to po prostu trzeba się samemu na własnej skórze przekonać, czy to jest coś fajnego, czy nie. Dla mnie, mówię, to jest loteria, ja w takich loteriach udziału raczej nie biorę. Jeszcze jedna ciekawostka z tego tygodnia, która wyskoczyła również w Chinach i u nas nie będzie prawdopodobnie dostępna, to jest smartfon takiej niszowej marki LETV, który się nazywa S1 Pro i jest wszędzie, we wszystkich artykułach w całym internecie jest porównywany i nie bez powodu do iPhone'a 14 Pro, ponieważ jest rzeczywiście bardzo podobny, łącznie słuchajcie z tym przednim noczem, który jest rzeczywiście programowo konfigurowalny i on się potrafi tam rozszerzać,
w jedną, w drugą stronę, potrafi się robić tak. wyższy, szerszy i tak dalej. I tam. A najlepsze jest to, że w tym Nocie jest no, Dynamic Island z Rżneli po prostu ordynarnie, a do tego tam jest pojedynczy aparat do selfie. Nie wiadomo jaki. 5-megapikselowy, bo ja znalazłem. 5 megapikseli podawali tam na którejś grafice, także no żenada. Stylny aparat zresztą też zerżnęli, jeżeli chodzi o wygląd, bo technicznie to już nie pykło zupełnie, bo tam jest tak naprawdę no 13-megapikselowy aparat i dwa jakieś, ale biorąc pod uwagę renomę tej marki i to jak rżną zapla, to mogą być i równie dobrze i atrapy. Mogą być atrapy, a mogą być rzeczywiście kufałki, jeżeli są jakieś aparaty, także nie dajcie się, na Boga, nie dajcie się nabrać na tego. No w ogóle stylizacja zerżnięta, te płaskie boki, oczywiście one nie są metalowe, przepraszam, tylko jest tworzywo, Plastic Fantastic, dwa kolory do wyboru, niebieski i czarny. O, tutaj akurat nie naśladowali Apple'a z tym błękitem, dziwne. No i dopełnieniem tego żenującego, ja to mówię wprost, bo po prostu nie powinno się tak zżynać ordynarnie, to jest specyfikacja. No, poziom żenady wywaliło mi na maksimum, bo tam jest Unisoc T7510, bateria... No wiesz, smartfon 5G jakby nie patrzeć. No dobra, no. Ale z 10-watowym ładowaniem ta bateria, ekran LCD 6,5 cala o rozdzielczości HD+. No masakra jakaś to jest, no na szczęście to jest tanie, tak, bo tam niecałe 900 juanów, czyli 580 zł wychodzi, no ale... No, ja iPhone bym... dla ludu po prostu, iPhone dla ludu, tak, iPhone nie no, jest smartfonem zdaleka... dla ludu, w związku z tym Chińczycy się zabrali za produkcję iPhone'ów dla ludu. Wiecie co, jakby to wsadzić w pokrowiec jakiś, może nawet dedykowany od iPonga, chociaż nie, bo nie ten rozmiar, kurczę. To schrzani. Ale no, zakładając, że uda się na to kupić w Chinach jakiś pokrowiec, który zamaskuje troszeczkę ten telefon, a będzie widać tylko tą ramkę aparatu, no to wam powiem, że z daleka może wam się uda nabrać znajomych, że was stać na iPhone'a. No. Natomiast nie liczcie, że to będzie działało jak iPhone, bo to... Ja bym się cieszył, że to w ogóle zadziała, no bo to... No nie, po prostu masakra to jest jakaś. Marka ma swój własny sklep, jest znana w Chinach, dlatego że masę elektroniki produkują. Jest znana chyba głównie z telewizorów. Tak, ale oni kiedyś robili całkiem porządne rzeczy i telewizory, i telefony też robili niegłupie, bo bywało też, że oni się kiedyś Leko nazywali, zdaje się. Tak. Były to jakieś takie żenujące konstrukcje. No nie były to te telefony wybitne. To były chińskie telefony, ale jakieś takie w miarę z tego, co pamiętam, były. A to też szli w ciekawy design i szli w ciekawe rzeczy w tych telefonach, także zwracały uwagę przynajmniej na samym początku. I no dokładnie. Mam tutaj, kurczę, drugą markę, która jakby podobnie skończyła niezbyt fajnie, bo markę naprawdę bardzo mocno ceniłem. To marka głównie niestety japońska, mianowicie o Kyocerze mówię. Kyocera produkowała naprawdę bardzo ciekawe telefony, przede wszystkim właśnie tafony, te takie wytrzymałościowe. One i fajnie wyglądały, i fajnie działały. I też wiem głównie dlatego, że na targach odwiedzałem za każdym razem Kyocerę, żeby zobaczyć, co nowego proponują, a to przewodnictwo kostne w słuchawkach, a to inne pierdoły. To było lata temu, także wtedy to było coś. Natomiast w tym momencie Kyocera wypuściła na rynek japoński również w tej chwili takiego niejakiego bardzo smartfonika o nazwie Android One S10, który jest, jak to w Japonii, smartfonikiem tak naprawdę operatorskim. Smartfonik na Dimensity 700 z bateryjką 4380, IPS-owym wyświetlaczem 6 cali, to może ciekawostkowo mało 6-calowych smartfonów w tej chwili. Pamięć 64+4, także widzicie sami, że to jest bardzo niska półka. Obsługa kart dodatkowo pamięci, są odporności na zakurzenie, na pyły i wodę IP65, IP68. Jest military standard, także, no bo Japonia wymaga, tak? Dwa aparaciki po 16 megapikseli z tyłu, jeden do zdjęć zwykłych, drugi szerokokątnych, z przodu z kolei 8. I telefon tak nudny jak flaki z olejem, bo obudowa, takie mydełko, tak? Obudowa prosta z zakrzywionymi rogami, z obłościami różnymi, brzydki. To znaczy inaczej, klasycznie okrągła, mi przypomina, pierwszym takim smartfonem, który zwrócił moją uwagę z taką obudową, była Xperia Z3.
A to dlatego, że ja uwielbiałem po prostu serię Xperia Z za jedynki, właściwie za zetki i za dwójki. Natomiast trójka po prostu mnie rozczarowała potwornie designem, stąd pamiętam, że takie mydło to właśnie Xperia Z3 mniej więcej. Smartfon nie był zły, ale design No był nie, ale fatalny, ta podobnie jak piecera ta. to jeszcze, dodajmy, no jest z plastiku, tak? Więc jeszcze go, więc jeszcze gorzej tam ta zetka, także. No cóż. Szykuje nam się sporo nowych premier i tam Samsung zapowiada i Vivo coś zapowiada, ale na razie jest No cicho, na razie jak spokojnie. sami widzicie, niewiele się dzieje. Początek lutego będzie ostry, no bo poza Samsungiem wejdzie globalna dystrybucja Vivo X90, czyli tego bardzo fotograficznego takiego. No. Więc zapowiada się ostra walka tutaj między S23 Ultra a tym Vivo. Tak coś czuję, że będzie bardzo, No co, bardzo no, ciekawe no starcie. nowe Samsungi tam są jakieś przecieki, że i wideo mają lepiej nagrywać, i Wszystko audio będzie mają lepiej bardziej. nagrywać tymi mikrofonikami, i audio oferować, granie mają lepsze oferować. I podobno aparat ma być w tym najwyższym modelu znacznie lepszy, chociaż jeżeli chodzi o teleobiektyw, to zdaje się, zostaje bardzo podobnie. No ale oprogramowanie podciągnęli podobno trochę to fotograficzne i filmowe. Także Coś coś. tam zrobią, na pewno jest upgrade względem poprzedniej generacji, no i tyle. No, szykuje się jeszcze też globalna premiera OnePlusa 11. No to też nas czeka. Patrzę, co jeszcze tak próbuję tutaj znaleźć. No, nowe Poco będzie i to też już chyba niedługo, bo już właśnie latają zdjęcia samego telefonu i opakowania, ale to będzie. Xiaomi 13 Lite na przykład ma się pojawić, które też ma być powtórką z rozrywki, bo to ma być klon Civi tak naprawdę. Ale o tym wszystkim opowiemy Wam, mam nadzieję, w przyszłych tygodniówkach, jeżeli nas nie powalą choroby, jeżeli w tym roku będziemy mogli się z Wami spotykać, mam nadzieję, bez problemów. No tak, no i oby was też nic nie powaliło, bo cały czas jakieś syfy krążą w powietrzu i. Nieustające podziękowania, że wpadacie do nas, że komentujecie, że podbijacie do czasu oglądalność. Bardzo Wam za to wszystko dziękujemy i zapraszamy Was na przyszłą tygodniówkę. Miłego weekendu, trzymajcie się. Cześć.